Mamy do rozwiązania takie zadanie. Jaka jest wartość współrzędnej y przecięcia prostej stycznej do wykresu funkcji f od x równa się 1 przez x w punkcie x równym k z osią o y, no przy czym k jest różne od 0. No to o co nas tutaj pytają w tym zadaniu? Czego od nas chcą? Zastanówmy się w ogóle, o co tu chodzi. Więc mamy wykres funkcji f od x i styczną do tego wykresu. No to zróbmy sobie rysunek, żeby lepiej to sobie wyobrazić. Czyli mamy układ współrzędnych. Tutaj będziemy mieli oś y, tutaj będziemy mieli oś x. I wykres funkcji f od x równa się 1 przez x. No to wykres tej funkcji wygląda mniej więcej tak. Powinniście to kojarzyć. Wygląda mniej więcej tak. Tu jest funkcja dodatnia. Dla ujemnych argumentów jest ujemna. Wartości są ujemne. No tu dąży do nieskończoności, tutaj do minus nieskończoności, w nieskończoności dąży do zera, w minus nieskończoności też dąży do zera. No i teraz bierzemy jakiś punkt o współrzędnej x równej k. No to powiedzmy, że tutaj mamy x równe k. No i bierzemy punkt, który należy do wykresu tej funkcji. To no więc jeżeli współrzędna x jest równa k, no to zgodnie ze wzorem tej funkcji współżyna y współrzędna y będzie miała Wartość 1 przez k. Dobrze, czyli mamy tutaj punkt o współrzędnych k 1 przez k. Może ja to napiszę, czyli mamy punkt o współrzędnych k 1 przez k i przez ten punkt przeprowadzamy styczną do wykresu funkcji. Może jeszcze innym kolorem narysujemy, na przykład na żółto, czyli narysujemy teraz styczną do wykresu funkcji. To ta styczna będzie wyglądała mniej więcej tak. O, jakoś tak ta styczna będzie wyglądać. No i ta styczna przecina oś y w jakimś punkcie. No i teraz w zadaniu pytają nas, jaka jest wartość współrzędnej y tego punktu. No bo współrzędna x, no to wiadomo, współrzędna x będzie 0, czyli należy znaleźć wartość współrzędnej y tego przecięcia. No to jak to zrobić? No przede wszystkim trzeba znaleźć równanie tej prostej. Jak będziemy mieli równanie tej prostej, no to będziemy wiedzieli w jakim punkcie ta prosta przecina oś y. A jak znaleźć równanie prostej? No, prosta jest charakteryzowana przez dwa parametry. Równanie prostej w ogólnej postaci wygląda tak, że to jest y równa się a razy x dodać jakieś b. A to jest współczynnik kierunkowy, no a b to jest parametr wolny. No ale współczynnik kierunkowy Stycznej do wykresu funkcji, to jest pochodna tej funkcji w tym punkcie. Natomiast jeżeli funkcja jest dana wzorem, że f od x równa się 1 przez x, to żeby znaleźć nachylenie stycznej do wykresu, czyli współczynnik kierunkowy tej stycznej, no to trzeba liczyć pochodną tej funkcji. Ja może jeszcze napiszę tę funkcję w takiej postaci, bo będzie wygodniej nam różniczkować. No bo pochodną obliczymy wtedy po prostu ze wzoru na pochodną. Funkcji potęgowej. Jak mamy tutaj x do jakiegoś wykładnika, no to wzór ogólny na pochodną funkcji potęgowej mówi nam, że trzeba wziąć ten wykładnik, czyli w tym wypadku minus 1, razy x do wykładnika o 1 mniejszego. Minus 1 odjąć 1 to jest minus 2. Czyli ta pochodna to jest po prostu minus x do minus 2. Inaczej można to zapisać w takiej postaci, że ta pochodna to jest po prostu minus 1 przez x do kwadratu. To jest dokładnie to samo. No, ale teraz interesuje nas wartość tej pochodnej w punkcie k, czyli ile jest f' w punkcie k. No to jak za x wstawię k, no to f' od k to jest minus 1 przez k kwadrat po prostu. No i to jest właśnie wartość tego współczynnika tutaj. Oto co tu obliczyłem. To jest wartość właśnie tego współczynnika kierunkowego. Czyli wiem, że moje równanie ma postać y równa się minus 1 przez k kwadrat razy x dodać b. No więc pozostaje mi jeszcze tylko znaleźć wartość tego parametru b. No i zauważcie, że wartość tego parametru b to jest dokładnie to, o co nas pytają w tym zadaniu. Dlatego, że ta prosta przecina oś y właśnie w punkcie obsłużonym 0 b x jest równe 0, a y jest równe b. No, bo jak wstawimy x równe 0, no to ten składnik zniknie i mamy po prostu y równa się b. Czyli, jeżeli znajdziemy b, no to rozwiążemy zadanie. No, a żeby znaleźć to b, to skorzystamy teraz z faktu, że ta prosta przechodzi przez ten punkt o współrzędnych k i 1 przez k. Czyli teraz zamiast y muszę wstawić tę współrzędną, czyli 1 przez k, a zamiast x wstawię k. Czyli napiszę tak. Y to jest 1 przez k, a za x muszę wstawić k. Resztę przepiszę bez zmian, czyli mam tutaj minus 1 przez k kwadrat razy k dodać b. No i z tego równania, może tutaj się przeniosę, ja wyliczę sobie b, no bo będę miał tak, 1 przez k to się równa, minus 1 przez k kwadrat razy k to będzie minus 1 przez k, bo tutaj k i k kwadrat się skróci, dodać b. No, i teraz muszę do obu stron dodać 1 przez k, czyli 1 przez k dodać 1 przez k będę miał po lewej stronie. Po prawej zostanie mi 0 z tego, bo 1 przez k odjąć 1 przez k to będzie 0, czyli zostanie jeszcze b. No, czyli ostatecznie widzimy, może zrobimy to kolorem czerwonym, że b to będzie po prostu 2 przez k. Czyli współrzędna tutaj. Y tego punktu to będzie po prostu 2 przez k. I to jest odpowiedź na nasze zadanie. Możemy teraz jeszcze, skoro już obliczyliśmy ten współczynnik b, napisać, jaka będzie ostateczna postać równania tej prostej. Może tutaj to sobie napiszemy, bo znaleźliśmy ten współczynnik b, więc ta prosta będzie miała równanie minus 1 przez k kwadrat razy x dodać 2 przez k. I to jest równanie stycznej do wykresu funkcji 1 przez x w punkcie x równym k. I ta prosta przecina oś y w punkcie o współrzędnych 0, 2 przez k. Może napiszę to, że ten punkt ma współrzędne 0, 2 przez k. To są współrzędne tego punktu tutaj. Rozwiązaliśmy zadanie.